Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A tych, którzy są już tutaj ze mną jakiś czas, to bardzo przepraszam za taką przerwę. Generalnie miała trwać ona 2 tygodnie, ale z racji tego, że zalałam mojego laptopa i była dość spora awaria, dalej zresztą jest, nie do końca ogarnięta, ale działa na tyle, że mogę zmontować dla Was filmik. Więc to tym była spowodowana moja nieobecność, więc mam nadzieję, że tęskniliście. Muszę mi napisać w komentarzu, czy tęskniliście. A dzisiaj, moi drodzy, bardzo serdecznie Was zapraszam na taki typ filmików, który najbardziej lubicie, czyli full day of eating. Pokażę Wam, co jem na redukcji. Z racji tego, że zbliżają się nasze wakacje, to trochę chciałam podkręcić tempo tej redukcji, więc obecnie spożywam około 1600 kcal. W to, od razu zaznaczę, nie wliczam warzyw nieskrobiowych i niestrączkowych, czyli nie wliczam pomidorów, ogórków, sałat, rukoli, papryk, cukinii, wszystkich takich warzyw, które mają niewiele kilokalorii, bo ja uważam, że warzyw w naszej diecie nigdy nie będzie za wiele. Także obecnie mamy godzinę 10:20. Ja zrobiłam właśnie połowę mojego cardio na steperku, ponieważ w tym momencie mamy 29 stopni już w Wrocławiu, a ma być 38, więc drugą część cardio będę robić wieczorem. Podzieliłam sobie to, że 30 minut robię rano, 30 minut robię wieczorem. Piję teraz moją drugą kawę, nie zjadam jeszcze posiłku. Idę wysłać paczki, które zamówiliście z Vinted. No i wracam, wtedy sobie zrobię jakiś posiłek. Ja mam taką zasadę, że na redukcji przeciągam ten pierwszy posiłek i dopiero jem w momencie, kiedy jestem głodna. Z racji tego, że na razie tego głód nie czuję, nie wiem, czy to właśnie przez to, że jest tak gorąco, czy po prostu jestem jeszcze najedzona, ale nie mam z tym problemu, żeby ten pierwszy posiłek zjeść koło godziny 12, 12 z haczykiem. Jakby nie czuję się z tym źle. Na Instagramie ostatnio pytaliście się mnie o dietę, okienko żywieniowe 16:8, czyli IF, czyli Intermediate Fasting. Jest to taki typ diety, który po prostu bazuje na tym, że jemy w takim danym oknie żywieniowym. I jeśli to jest dla nas, jeśli to jest z nami zgodne, jeśli to jest dla nas wygodne, to jak najbardziej ok, ale to nie jest nic innowacyjnego, to nie działa w żaden inny sposób i jecie w tym okienku żywieniowym więcej kilokalorii niż wychodzi Wasze zero kaloryczne, to po prostu będziecie tyć. Jeśli będziecie jeść normalnie, nawet w 5 posiłkach mniej niż wynosi Wasze zero kaloryczne, to będziecie chudnąć. I czy to będzie IF, czy to będzie 5 posiłków rozłożonych w ciągu dnia równomiernie, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważna jest pula kalorii, którą dostarczacie w ciągu dnia i do tego dodając właśnie Waszą aktywność fizyczną, to będzie nam definiować, czy właśnie będziecie chudnąć, czy będziecie tyć. Jak zwykle się rozgadałam, ale chciałam tą kwestię wyjaśnić, także piję moją drugą kawę i lecę wysłać paczki i widzimy się przy przygotowaniu pierwszego posiłku. Zakładam, że będzie on dość prosty, najczęściej będzie to właśnie skyr naturalny, do tego nasionka chia, jakieś owoce, także lecimy. A więc czas na pierwszy posiłek, tutaj będzie skyr, w sumie to dwa skyry naturalne z nasionkami chia, do tego będą truskawki, tutaj mam już słodzik, który zaraz zaleję wrzątkiem, do tego będzie masło orzechowe. Dokładnie tym masłem orzechowym poleję wszystko. Ono ma bardzo fajny skład, jest z olimpu i ma taką bardzo fajną, płynną formę. I to polewamy masłem orzechowym. To już musimy zważyć. gramów dokładnie. Wymierzone. Tak się prezentuje pierwszy posiłek. Na kolejny posiłek będzie kajzerka, dlatego będzie ser żółty rycki, lekki. On ma dużo mniej tłuszczów i tłuszczów nasyconych od takiego klasycznego sera i białka ma 32 gramy w 100 gramach, więc taki ser spokojnie może być źródłem białka w naszej diecie. I jeszcze posmaruję sobie bułeczkę humusem i teraz Wam pokażę trik, oczywiście tego będą warzywa, tutaj mam szpinak, baby, tu mam pomidora i ogórki od dziadka z działki, ale pokażę Wam, jak ja taką bułkę kroję na redukcji, żeby wydawało się, że jest jej więcej. Nie kroję jej tak normalnie, więc tak na pół, tylko kroję ją w ten sposób. I staram się kroić ją jak najbardziej, w jak najbardziej cieniutkie te kawałeczki, żeby wydawało się po prostu, że mam na talerzu więcej jedzenia. Okej, i teraz smarujemy humusem. Dwa plastry tego sera ważą 32 gramy dokładnie. Kroję też je w takie mniejsze kwadraciki i układam na tych kawałeczkach bułki. I teraz pomidor, ogórek, szpinak, baby.
Jeśli chodzi o przyprawy, to ja raczej za dużo nie solę, ale bardziej używam pieprzu. Tak się prezentują oto letnie kanapeczki. I do nich obowiązkowo ten ketchup. To jest mój ulubiony ketchup, on ma 60% mniej kilokalorii. Tak wygląda jego tabela z kaloriami. On ma 45 kilokalorii tylko w 100 gramach, a takie normalne ketchupy mają od 90 paru tam do 100, nawet 20 czasami. Także polecanko. Idę jeść, bo jestem już mega głodna. Zbyt długą przerwę sobie zrobiłam między posiłkami, ale wysyłałam i robiłam zdjęcia ubrań na Vinted. Jeśli chcecie zobaczyć, co mi się zostało, tutaj Wam wrzucam dokładnie nazwę mojego Vinted. Na pewno będą tam kolejne rzuty ubrań, także idę szamać, bo jestem mega głodna. Okej, okay, robimy jeden z ostatnich takich większych posiłków. To będzie taka, powiedzmy, sałatka. Makaron. Do tego będą takie wegetariańskie nuggetsy, znajdziecie je w Lidlu. One mają, o takich się makrosy prezentują i skład całkiem spoko i są mega smaczne. W ogóle nie czuć, według mnie przynajmniej, że one są jakieś wegetariańskie, czy w ogóle tej mięsa nie ma, a tutaj macie naprawdę, tak naprawdę już gotowe źródło białka, tylko wrzucacie na patelnię, przysmażacie na oliwie. No i zostało mi pokroić warzywa i ugotować makaron, także lecimy. Makaron. I kroimy warzywa. Dla mnie będzie ogórek, pomidor, papryka i szpinak baby, a dla Rema będzie cebula, ogórek, zielone oliwki i chyba tyle. Tutaj się smażą właśnie te nuggetsiki roślinne. Tutaj się gotuje makaron. Tutaj czeka Micha z warzywami, no naprawdę jest konkretna, to jest moja dłoń, więc ona jest naprawdę mega duża, ta miska. I to będzie wszystko polane takim sosem, który jest ostatnio moim ulubionym. On składu nie ma za fajnego, ale za to ma całkiem spoko makrosy, nie ma tłuszczów, ma tylko węglowodany. Jest mega smaczny, ogólnie tak delikatnie nim polewam sałatkę, jest sztos. Czekam, aż się zrobi, nie mogę już się doczekać, bo jestem mega głodna. I tak wygląda sałateczka, którą zaraz będę jadła. Jest to naprawdę ogromna, ogromna micha warzyw. Bo tak jak wiele razy Wam pisałam na Instagramie, ja moje kalorie na redukcji bardzo mocno szanuję i tutaj stawiam zdecydowanie na objętość, więc sądzę, że taką miską tak się najem, że pęknę. I tutaj jako źródło białka właśnie mamy te wegańskie, wegetariańskie w zasadzie nuggetsiki. Tam jest jeszcze makaron, o tutaj widzicie, jest makaron jako źródło węglowodanów, dużo, dużo, dużo warzyw i te nuggetsiki podsmażyłam właśnie na oliwie, więc mamy źródło tłuszczów, także życzcie mi smacznego. A na koniec dnia takie moje guilty pleasure, czyli knopersik, na którego mi starczy jeszcze kilokalorii. Nie lubię takie małe wafelki na redukcji, ponieważ zjem jednego i taka moja ochota na słodkie jest zaspokojona. On nie ma jakoś dużo kilokalorii, on ma chyba 132, ale dobrze pamiętam, kilokalorie. Sprawdzę i Wam wpiszę, czy dobrze pamiętam. I do tego będzie połowa opakowania tych lodów proteinowych, ponieważ zostały mi ze wczoraj. Je dostaniecie w Lidlu. One mają 330 kilokalorii właśnie w całym tym opakowaniu. I one słodzone są również erytrytolem, stewią. No i mają takie malutkie ciasteczka w środku. Tak się prezentuje ich tabela z kaloriami i makrosami. I to jest mój zestaw na wieczór.